Przechodzimy do deski wędlin. Deska wędlin będzie połączona z czymś, co już ma delikatną beczkę, jest trochę bardziej złożone. Oczywiście creme de la creme, czyli tempranillo tutaj tak w połączeniu z syrachem. Za dużo beczki tutaj nie było, żeby wino nie nabrało zbyt dużej wagi. Na talerzu mamy jamon Serrano Reserva, mamy chorizo picante i mamy salchichon, tak? Kiełbasa po hiszpańsku to salchicha, salchichon to jest taka typowa hiszpańska dojrzewająca surowa kiełbasa. A chorizo się różni od salchichona tym, że w chorizo jest bardzo dużo pimentonu, czyli tej wędzonej papryki, czy to słodkiej, czy ostrej. Tutaj w wersji picante, tak więc w środku jest pimenton picante. One wszystkie wyglądają niesamowicie apetycznie. Mnie oczywiście najbardziej ciekawi jamon, bo o jamon też wiele powiedziano. Myślę, że jeszcze wiele możemy dodać. Wspomniałeś o jamon reserva. Brzmi znowu jak określenie, które pojawia się często na hiszpańskich etykietach win. Co to oznacza w przypadku jamon? Jest dojrzewany, produkowany dużo dłużej niż typowy zwykły jamon, ponieważ rodzaj jamonów jest naprawdę bardzo wiele. Królem wszystkich jamonów jest jamon Serrano Bellota. Tutaj mamy jamon Serrano Reserva. Minimum 2 lata musi taka noga się podsuszać. Ta konkretna się podsuszała 3,5 roku. Czy jest to jeden określony gatunek świni, czy są to konkretne, tak samo restrykcyjne zasady apelacyjne? Jeżeli chodzi o jamon Serrano, tak, to może być to świnia iberyjska, nie musi, ale jeżeli jest to oznaczenie jeszcze jamon Serrano Iberico, no to jak najbardziej musi to być świnia iberyjska. Jest jeszcze, do Bejoty jest hodowana specjalna rasa świń, która się nazywa Pata Negra, czyli czarnonóżka. W tym przypadku jak najbardziej jest to rasa świń, która jest hodowana na żołędziach, jest z wolnego wybiegu. Nie ma co prawda tak dużej przestrzeni życiowej jak rasa Pata Negra, która jest używana do bejoty, ale powiem Państwu, że mało kto z nas mieszkających w miastach ma tyle przestrzeni życiowej, co te świnki. Tak więc jak najbardziej staramy się sprawdzać naszych dostawców i korzystać z produktów, które są jakościowe. Nie jest to produkcja masowa. Tak, i zdecydowanie te szynki nigdy nie są tanie. Ja kojarzę z hiszpańskich właśnie tapas barów, te wiszące wielkie nogi i specjalne noże, do których... które używa się do cięcia tych cieniutkich plasterków, które nazywają się jamonero. Dokładnie. I powiem Państwu, że szkolenie na osobę, która ma pozwolenie na krojenie w restauracji szynek, trwa minimum 7 miesięcy. Jest certyfikowane. Tak więc minimum 7 miesięcy, niby prosta czynność jak ukrojenie kawałka szynki, ale jest to niezwykle trudne. Trzeba wiedzieć jak włókna się układają, z której części jaką porcję szynki możemy wykroić. Tak więc jest to niezwykle pieczołowite, skrupulatne zajęcie. Hiszpanie jak najbardziej są kultywatorami
i są niezwykle skrupulatni. Ja wiem, że wszystkim Państwu się kojarzy Hiszpania jako nacja, tak? Hiszpania jako nacja, która jest dość swobodna, dość przyjacielska, aczkolwiek jeżeli chodzi o jedzenie, kuchnia hiszpańska jest prostą kuchnią, ale jest nastawioną na jak najwyższej jakości produkt, tak więc i czas. I czas, i do tego przywiązują niezwykle wielką rolę. Ja wrócę teraz do tej szynki i do hamon. Nie wiem, czy wy to widzicie, jest tutaj bardzo dużo takich właśnie części z tym tłuszczykiem charakterystycznym. I tak myślę, tłuszcz potrzebuje tanin, żeby to wszystko przeciąć i zbalansować. Więc jakie wino do takiej szynki? Tak jak już wspominałem, tempranillo w połączeniu z syrachem. I ta beczka, o której wspomniałem. I ta beczka, nie za dużo tej beczki, bo 8 miesięcy. Wino tutaj jest sprawowane z Castilla y León, z winnicy Wizar. To jest winnica, która jako pierwsza w Castilla y León otrzymała tytuł Vino de Pago, czyli takiej osobnej klasyfikacji apelacyjnej dla win hiszpańskich. Ja nadmienię, że tylko 24 winnice w całej Hiszpanii mają prawo tytułować się jako Vino de Pago. Szynka rozpływa się w ustach, ciężko to użyć innych słów. A dodatkowo połączenie tego wina, które już ma większe ciało zdecydowanie niż Mencia. Delikatnie czuć beczkę, natomiast te wino po prostu jest pełniejsze. Delikatne taniny. Rewelacja. Kasia, doszliśmy do punktu programu, gdzie... Bardzo czekam na punkt, przepraszam, bo uwielbiam to wino, uwielbiam garnacze i uwielbiam tego producenta. Także. Gdzie będziemy mieć chorizo, ale na gorąco. I sprawdź połączenie naszego chorizo, które jest smażone, później jest duszone w czerwonym winie. Samo chorizo jest z Mursi. I to nie jest takie chorizo, które zazwyczaj my kojarzymy z kanapek. Jest to surowe chorizo, które po prostu trzeba podsmażyć, trzeba wytopić wszystkie soki z niego. Później robimy z połączenia właśnie tych soków i wina czerwonego. Czasami się stosuje także cydr albo wino białe. Chciałam zapytać, czy ważne jest wino, jakiego używasz? Jak najbardziej tak. Ważne, żeby to było wino hiszpańskie. To jest podstawa. I wiadomo, im lepszej jakości wino damy, tym będzie lepiej. Aczkolwiek proszę się nie rzucać z butelkami typu Rioja w wersji rezerwa, czy właśnie z taką butelką garnacze z Campo de Borja, która już miała kontakt z beczką. Trochę szkoda moim zdaniem, ale jak najbardziej wino, które jest hiszpańskie, nie musi być beczkowanym winem. Tak jak już wspominałem, Kasia, ważne, żeby to było wino hiszpańskie. My używamy wina czerwonego, ponieważ moim zdaniem dobrze wzbogaca sam smak i aromat sosu, który powstaje z wytopienia z kiełbasy. I w tym przypadku jest to bardzo długo redukowany sos, tak więc powstaje nam taka krema. A kiełbasa dzięki temu staje się delikatna, staje się miękka, wręcz rozpływająca się w ustach. Ponownie, jak gdybym miał doskonale to opisałeś, ja tak maczam ten chlebek w tym sosie, bo on jest sam w sobie przepyszny. Dodatkowo po obgotowaniu to chorizo, które czasami kojarzymy z tych zimnych przystawek jako coś, co może czasami trzeba przegryźć, ten kawałek faktycznie gdzieś się rozpada. Do tego garnacza, która jest winem, jest najpełniejszym winem, które dzisiaj prezentowaliśmy. Bukiet aromatów, ja tutaj tak kręcę tym kieliszkiem i
i zanurzam tego nosa, ale faktycznie sam bukiet aromatów nawet na nosie jest fenomenalny. Czerwone, czarne owoce, dżemowatość, głębia jest niesamowita i ekspresja tego wina. Sam poziom alkoholu bodajże zgaduje 16%? Tak. I to jest charakterystyczne dla garnaczy, dlatego lubimy garnacze. Dokładnie. I dlatego promujemy garnacze również w Polsce. Wino, o której jest chyba jedno z większych koncentracji, jeżeli chodzi o wino jednoszczypowe, plus z reguły produkuje wina o wysokim poziomie alkoholu, potrzebuje treściwego podłoża. Gorąco polecam. Gorąco polecam, słuchajcie, to miejsce. Zapraszamy do Winetu, zapraszamy do tej części Warszawy. Piękne miejsce, super wino, fantastyczny gospodarz. Podajcie. Dziękuję najmocniej. Ja również Państwa zapraszam do siebie i zapraszam do Republiki Wina. Wszystkie z tych win są także dostępne na stronie republikawina.pl.